Cześć, jestem Mateusz Słupma, witam was w kolejnym filmie, a dziś zapraszam na test recenzji od takiego multitula akumulatorowego Graphite, a dokładny model to jest 58G013, akurat u mnie z akumulatorem 2 Ah. Dobra, lecimy z filmem. I tak, podstawowy zestawik, żeby nam to działało, funkcjonowało. Znaczy tak, może tak, w pudełku, czyli sam multitool, bez akumulatora otrzymujemy tak. Multitool, znaczy zaczniemy od tego, co mam już w ręce, czyli rączka. Rączkę, którą możemy z lewej lub z prawej strony przykręcić. Jeden papier ścierny. Otrzymujemy jeden rotoszlif, to się nazywa, czy po prostu delta szlifierska. O, delta szlifierska. Jeden brzesz do cięcia drewna oraz odciąg do trocin, który demontujemy w bardzo prosty sposób, podnosząc tutaj i to nam się po prostu odłącza. Musimy mieć zdjęty osprzęt, aby nam to zeszło. Zresztą widzicie, teraz jest trochę przybrudzone, bo już trochę nim szlifowałem. Właśnie z tym odciągiem daję radę. Dobra, ja sobie go teraz uzbroję. Szlifowania wam nie będę pokazywał, bo to już było pokazywane w innych filmach. Uzbroję sobie w brzeszę do cięcia. Od razu może wam przedstawię, tak. To jest sam multitool czysty. Tu mamy jeszcze regulację obrotów, co wam później pokażę. I teraz akcesoria. Nie musimy ich, tak jak w poprzednim modelu, na kluczyk przykręcać, tylko po prostu odginamy do góry, suwamy brzeszczot, który akurat chcemy użyć, zamykamy, on nam się trzyma. I co, zakładamy w moim przypadku akumulator 2 Ah, który trzeba oczywiście dokupić, bo nie ma go w zestawie. I możemy na przykład sobie z prawej strony lub z lewej dokręcić rączkę, tak? Dobra, mamy rączkę i co, standardowo włącz, wyłącz i regulacja od jedynki. Powiem wam, jest stosunkowo cichy oraz lekki, tak, bo gdy mam sieciowy, ale o sieciowy będzie, znaczy porównam wam sobie sieciowy i akumulatorowy, to jest ogromna różnica. No i dobra, co? Z podstawowych parametrów to tyle. Mogę jeszcze pokazać, 2000 obrotów, nie, od 5000 do 20000 jest tych ruchów, tak? Ma brzeszczot, o, tak jak widzicie. Oczywiście standardowo okulary, słuchaweczki, ale to podstawowe BHP. I co? Delta szlifierska to tak samo ją zakładamy, znaczy po prostu wsuwając ją tutaj. I ważne jest to, albo po prostu też kupić dedykowany osprzęt. Przy starych multitoolach zobaczcie, niektóre właśnie blaszki mamy po prostu takie nowe, czyli nam wchodzą do tego multitoola, ale stare już niestety tylko do starego multitoola nam podejdą, czy jakieś skrobaki i tak dalej. Ale o akcesoriach, jeśli będziecie chcieli, to wam zrobię osobny film, zresztą już nawet parę jest, gdzie je testuję. Dobra, bo się już rozgadałem. Myślę, że co, pokażę wam jeszcze parę zastosowań jego praktycznych. Multitoolem na przykład właśnie wytniemy takie oto kwadraty, prostokąty w jakichś tam płytach, panelach. Ale to jest pół biedy. Najgorsze, znaczy najbardziej się przydaje nam multitool oczywiście w takich przypadkach. Czyli powiedzmy, mamy jakąś tam prowadnicę od szafy, tu mamy panel podłogowy, znaczy akurat nie wiem panela, ale tu jest sklejka taka cienka. No jak to uciąć, tak? Pilarką nie podejdziemy, szlifierką kątową może jakoś tam podejdziemy, ale uszkodzimy po pierwsze to, nie robimy dużo bałaganu. A multitoolem...
Proszę bardzo, jakie mam czyste cięcie. Nie ma problemu. Ale zobaczcie, mamy taki delikatny minusik tego oto urządzonka, bo producent tak skonstruował odciąg trocin, kurzu, czy tam pyłu, że widzicie, jakbyśmy chcieli blat szlifować, to nam to po prostu przeszkadza. Tak, o, może tu będzie z bliska widać. Gdyby był troszeczkę, o, tak, to cały rotoszlif, czy tam ten delta szlifierska by nam dolegała. A przez to nam nie dolega i no nie jest to do końca fajne, tak? Dlatego ja będę sobie używał multitoola bez tego. Zresztą już widzieliście w niektórych filmach, że nim szlifuję, tylko po prostu ze zdjętym tym oto wynalazkiem. Nie mówię, że jest nieprzydatny, bo jest bardzo przydatny, ale gdy szlifujemy po prostu po kantach, a gdy szlifujemy jakieś blaty robocze czy coś, no to już nie do końca. Multitoolem też możemy przecinać sobie oto taką listewkę, deseczkę. Proszę bardzo. I co, w sumie byłoby to na tyle w tym momencie, ponieważ w zestawie nie mamy więcej akcesorii. Oczywiście tak, do multitoola możemy sobie to kupić, tak? Oczywiście... O! Taki przyrząd, to jest do usuwania fug. Oraz jeszcze mamy brzeszczot do cięcia metalu oraz szpachelkę, no plus inne jeszcze brzeszczoty do drewna, tak? Zaraz pokażę. Ale to akurat wiecie. Tutaj akurat nie ma różnicy, bo... Znaczy, nie ma różnicy, o co mi chodzi. W sensie, że tak samo przy sieciowym zda egzamin akumulatorowy, tak? Bo ta przystawka, ta właśnie do cięcia ceramiki, do fug, był oddzielny film o niej, tak samo o tej do metalu, która jest tutaj. Tak samo też był film, bym wam pokazał, ale jak widzicie, mam tego starego typu, no i do nowego multitoola mi nie podejdą, tak? Muszę się zaopatrzyć w nowe. No dobrze, to by było na tyle. Tak jak właśnie mówiłem, on jest bardzo leciutki i dlatego ja nim teraz głównie szlifuję. Bo samo waży 1,8 kg, to jest naprawdę bardzo lekkie, tak? I on jest o wiele wygodniejszy od różnych nawet szlifierek, czy oscylacyjnych, czy mimośrodowych, tak? Koszt tego urządzenia, czyli multitool, akumulatorek 2 Ah oraz ładowareczka, to jest 329 zł aktualnie na narzędzia.pl. Jeśli chcecie zestawik z 4-amperowym, to jest bodajże 400 zł, tak, bez złotówki i darmowa wysyłka, tak. Nawet jak nie darmowa, to warto poczekać, bo czasem narzędzia.pl robią akcję, że no, że jest darmowa wysyłka, tam od 100 czy od 200 zł, tak. A sam multitool kosztuje, czekajcie, 157 zł, samobody, sam ten akumulatorek 120-115, zależy jak tam jest promocja i ładowareczka. 55-65 zł, zależy tam od promocji. Dobra, dość tego gadania. Jeśli takie filmy wam się podobają, piszcie w komentarzu. Jeśli chcecie coś więcej jeszcze wiedzieć o tym multitoolu, dajcie znać. Czy więcej narzędzi się z tej serii pojawi, to już nie ode mnie zależy, tylko od partnera filmu, czyli narzędzia.pl. Dobra, dość tego gadania. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam z osób mat. Cześć!